praniu, jestem z siebie taka dumna. Idę przygotować obiad. Dzięki, mamo. Dzięki, że byłaś ze mną. Bardzo ci dziękuję za wsparcie. I ja zdobyłem puchar, mój pierwszy puchar i medal. Hurra, cudowny. Puchar mój. Matylda? Matylda, to ty? Matylda! O, Matylda, zobacz, co wygrałem! A ty co masz na twarzy? Nowa maska? Ja już nie dam rady. Ale co ty właściwie robisz? No jak to co? To co mi kazałeś? Ciekawe, od kiedy taka posłuszna? Znaczy co? Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech. Ćwicz, ćwicz, to za 10 lat może mnie dogonisz i zdobędziesz taki puchar o... Za 10? No dobra, może za 5. Jak w końcu wejdziesz do wody, albo wskoczysz. Skoczysz? Do wody? O nie! Ja się boję! Ja będę pływać tak. Matylda, co ty robisz? No pływam. Na stole? Na sucho. A kiedy wejdziesz do wody? Jak się nauczę pływać? W takim razie medalu to ty nie zdobędziesz. O! A właśnie, że zdobędę. Już. Matylda, to mój medal. Już mój. Matylda, tak się medali nie zdobywa. O! A jak? Posłuchaj. Trzeba najpierw trenować. Trenować, 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 trenować. W wodzie. W wodzie? No tak. Ale tam jest mokro. No i to bardzo mokro. I trzeba trenować, 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 trenować. I wziąć udział w zawodach. I wtedy coś wygram? Może wygrasz, tak jak ja i Lenka na przykład, o. O, to Lenka pływała? Tak, nie pamiętasz? Babcia Danusia opowiadała. To razem posłuchajmy może. No, to co, to włączamy telewizor? Tak. Dobra. Dzisiaj chcemy zobaczyć, jakie to sukcesy odniosła Lenka w pływaniu, a pływała już od 3 roku życia. Rodzice zabierali ją na basen i tam na rękach mamy i taty Lenka pływała. Po jakimś czasie zaczął ją uczyć trener. Uczył ją pływać na pleckach i na brzuszku. Po 2 latach pływała już samodzielnie, stylem grzbietowym, a później żabką na brzuszku. Uwielbiała pływać pod wodą, ale najlepiej czuła się pływając stylem, który naśladuje sposób pływania delfina. Poszła do szkoły. Uczyła się w szkole, ale też ciągle jeździła na basen i dalej uczyła się lepiej pływać. I pamiętamy, kiedy były w szkole, był dzień sportu, Lenka razem z kolegą, który dobrze pływał, zdobyła 1 miejsce dla swojej klasy. Ale też uczyła się, słuchajcie, skakać z trampoliny. I będąc w 2 klasie, skoczyła z trampoliny, która była na wysokości 1 metr i przepłynęła 200 metrów. Wyczynami Lenki interesowały się lokalne gazety. Zamieszczały artykuły o niej, zdjęcia. I tak Lenka stała się znaną, niepełnosprawną dziewczynką. W 1989 roku rozpoczęła się jej kariera sportowa.
pobliskim Jokoping został otwarty nowy klub sportowy, a tam były bardzo dobre baseny. I Lenka zaczęła już pływać pod okiem fachowców. Stawała się, coraz lepiej pływała i okazało się, że stała się najlepszą pływaczką w swoim klubie. 3 lata później odbywały się mistrzostwa z Szwecji dla niepełnosprawnych. Oczywiście tam też startowała Lenka i zdobyła 2 srebrne medale w pływaniu i jeszcze pobiła rekord Szwecji w pływaniu stylem grzbietowym. Po tych sukcesach spotkało ją wielkie wyróżnienie. Została przyjęta do szwedzkiej narodowej reprezentacji w niepełnosprawnych. Przed nią były teraz bardzo ważne mistrzostwa. Były to mistrzostwa świata. Lenka trenowała wytrwale 4 dni w tygodniu. Mistrzostwa świata odbyły się w szwedzkiej miejscowości Göteborgu. Były to dla niej bardzo szczęśliwe mistrzostwa. Zdobyła tam 2 złote medale i 1 brązowy. Rozpoczęły się różne wyjazdy w różne miejsca. Lenka czasem jeździła swoim samochodem i pewnego razu zabrała swoje 2 bardzo niskie koleżanki. Zatrzymały się przy szosie w McDonaldzie, by coś zjeść. Nagle Lenka zorientowała się, że nie ma kluczyka do samochodu. Zostawiła go w samochodzie, a drzwi były zamknięte. Zadzwoniła do policji, że przyjechały i pomogły jej otworzyć samochód. I rzeczywiście przyjechała policja, wysiadło 2 policjantów, popatrzyły na 2 bardzo niskie dziewczyny, jedna w porównaniu z nimi wysoka, ale bez obu rąk. I wtedy powiedzieli, to właściwie, która z was prowadzi samochód? Byli bardzo zdziwieni, że to była ta bez rąk. Przyjechało jeszcze 5 policyjnych samochodów, trochę z ciekawości. No i drzwi zostały otworzone, Lenka wsiadła i mogła wrócić do domu. Rok po Mistrzostwach Świata odbyły się Mistrzostwa Europy we Francji. I tutaj Lenka jeszcze bardziej zadziwiła wszystkich. Zdobyła 4 złote medale i pobiła rekord w pływaniu stylem motylkowym. Przed nią były najważniejsze mistrzostwa dla każdego sportowca, czyli Igrzyska Olimpijskie. Miały się odbyć w Seulu w Korei. Tak jak w tym roku też miały być Igrzyska Olimpijskie, jak wiecie, nie odbyły się z powodu koronawirusa, ale nasze spotkanie w Narewce miało być pod hasłem olimpiady. Zaczęły się bardzo intensywne treningi i przebywanie z innymi zawodniczkami. Rozmawiały razem z sobą o różnych sprawach życiowych, a Lenka próbowała rozmawiać również o Bogu. Bardzo polubiły Lenkę i zapytały kiedyś, jak to się dzieje, że nigdy nie złościsz się? A nie masz goryczy z powodu swego kalectwa, a często pomagasz innym, słuchając ich zwierzeń. Mogła wtedy opowiedzieć o swoich rodzicach kochających Boga, o tym, że Bóg jest zawsze przy niej i o swoim życiu z Panem Jezusem. Mimo tych wszystkich dobrych przeżyć, treningi były tak wyczerpujące, że przyszła chwila rezygnacji. Postanowiła zakomunikować trenerowi, że nie będzie trenować i nie pojedzie na igrzyska. I wtedy Pan Bóg posłużył się jedną kobietą, wierzącą, która zadzwoniła do niej i powiedziała, że modli się o nią już od 2 lat. Jest przekonana, że Bóg chce dodać jej odwagi, by wytrwała do końca. I tak przyszedł czas, kiedy z całym zespołem wsiedli do samolotu, przylecieli do Korei, wylądowali w Seulu. Pojechali do hoteli specjalnie przygotowanych dla osób niepełnosprawnych. Czekali na otwarcie igrzysk. Była zachwycona ceremonią rozpoczęcia igrzysk. Było to dla niej wspaniałe widowisko. Później rozpoczęły się zawody. Niestety nie odbyły się zawody w pływaniu stylem motylkowym w
którym Lenka była stuprocentowym zdobywcą złotego medalu. Startowała w pływaniu innymi stylami, ale niestety tutaj już nie była taka najlepsza. Po zakończeniu igrzysk jednak była zadowolona z tego, że była na tak wspaniałej imprezie. Wrócili wszyscy do domu. Lenkę przywitała z radością cała rodzina. Była szczęśliwa, że jest już w domu, ale wiedziała, że już kończy z uprawianiem tej dyscypliny sportu. Ale Pan Bóg obdarzył ją również bardzo zdolnościami muzycznymi. I Lenka wiedziała, co już będzie dalej robić w swoim życiu. A tak bardzo lubiła śpiewać. Nie ma!